Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał. Niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze. Podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Nie powinien przysyłać syna. Zbyt wielu widziało przebite dłonie syna, jego zwykłą skórę. Zapisane to było, aby nas pojednać najgorszym pojednaniem. Zbyt wiele nozdrzy chłonęło z lubością zapach jego strachu. Nie wolno schodzić nisko, bratać się krwią. Nie powinien przysyłać syna. Lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur, na tronie przerażenia, z berłem śmierci. Takie są rozmyślania pana Cogito o odkupieniu. Może ten wiersz Zbigniewa Herberta mieliśmy gdzieś tam w szkole, słyszeliśmy czy czytaliśmy. Myślę, że ten wiersz jest o dzisiejszej uroczystości. Doskonale pasuje do uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Bo ta uroczystość konfrontuje nas z krzyżem. I możemy się zapytać, czy nie powinniśmy dzisiaj czytać Ewangelii o triumfalnym wjeździe do Jerozolimy? Gdy ludzie wołają: Hosanna Królowi Dawidowemu. Czy nie powinniśmy dzisiaj czytać Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba, kiedy po tym niezwykłym cudzie ludzie chcą przyjść i obwołać Jezusa królem? A może lepiej by było, gdybyśmy przeczytali dzisiaj fragment Ewangelii o przemienieniu na górze, gdy Jezus objawia swoją boskość i apostołowie, którzy są tego świadkami, oniemieli z zachwytu. Dzisiaj rozważamy scenę ukrzyżowania. Moment, kiedy Jezus jest bezbronny, bo przybity, nie może się ruszyć. Jego przeciwnicy, jak słyszymy, wyśmiewają go. A bliskich w tym opisie, akurat świętego Łukasza, nie ma. Są jakby poza tą sceną. I tylko ten napis: to jest król żydowski, pasuje do dzisiejszej uroczystości, ale do całej tej sceny właściwie to nie pasuje. Dzisiejsza uroczystość jest konfrontacją, jest takim zderzeniem. I chyba najlepiej to te konfrontacje oddają dwaj złoczyńcy, z którymi Jezus jest ukrzyżowany. Dobry i zły Łotr, jak często mówimy. I myślę sobie, gdy tak rozważałem tę Ewangelię, że no wszyscy jesteśmy takimi złoczyńcami.
raz jednym, raz drugim. Każdy też jest w jakiś sposób ukrzyżowany, bo macie, ja też, swoje cierpienia, bolączki i trudności. I ci złoczyńcy to pewne obrazy, pewne figury. Pierwszy złoczyńca właściwie jest kolejnym urągającym Jezusowi. Wyrzucam, czy ty nie jesteś Mesjaszem? Czy ty nie możesz czegoś zrobić? Czy ty nie mógłbyś panować jakoś tak lepiej, bardziej sprawiedliwie? Czy ty nie mógłbyś pokonać niewierzących, tych, którzy krzywdzą, tych, którzy gorszą? Czy ty nie mógłbyś zmienić świata tak, żeby nie było choroby, śmierci, przemijania? Czy może ma rację Zbigniew Herbert, że niepotrzebnie Pan Bóg jest tak blisko nas, bo możemy Mu takie wyrzuty robić? Ten złoczyńca przede wszystkim zapomina o swojej grzeszności. Rozkazuje Bogu. To niebywałe. Ale przecież zdarza się. Myślę, że wśród naszych różnych wątpliwości i trudności przeszły nam przez myśl właśnie takie czy podobne zdania, czy wyrzuty, które moglibyśmy skierować w stronę Boga. Może my nie, ale na pewno znamy takich, a może my także. Chcielibyśmy, żeby Bóg panował w tym barokowym pałacu z marmurowych chmur, z berłem przerażenia, z berłem śmierci w ręku. Żeby pójść za Jezusem to coś znaczyło, żeby mógł coś uzyskać, żeby to było takie potężne, wielkie, fajne. Ten złoczyńca właśnie tego chce. Jest blisko Jezusa i chciałby na tym skorzystać. Chciałby, żeby Jezus mu coś dał, żeby mu poukładał życie, żeby go obronił, wyzwolił z tego utrapienia. Drugi złoczyńca jest mądrzejszy. Rozumie więcej. Przede wszystkim jego mądrość, myślę, wynika z pokory. On wie, że zgrzeszy, że nie jest bez winy. I oczywiście być może kara, którą ponosi, jest zbyt okrutna i może nieadekwatna do tego, co zrobił. Nie wiemy, co zrobił. To jednak tenże złoczyńca nie udaje, że jest święty. I co ciekawe, bierze w obronę Jezusa. To jest niezwykłe w tej scenie, że właściwie to jest jedyna osoba, która broni Jezusa. Wszyscy mu urągają, śmieją się z niego. Sanhedryn, żołnierze, drugi złoczyńca. A ten bierze go w obronę. Jezus w tej scenie się nie broni, już tylko właściwie się modli za tych, którzy go prześladują. I tym złoczyńcą my też możemy być. A może nawet powinniśmy być. Powinniśmy wziąć w obronę Boga. Może właśnie w środowisku, gdzie pracujemy, albo gdzie mieszkamy, albo w sąsiedztwie, albo w sklepie, albo na Facebooku. Może czasem trzeba by wziąć w obronę Boga i uświadomić, że jest dobry, że w ogóle jest, że chce przyjść do Ciebie ze swoimi darami, z odkupieniem. Może trzeba by się właśnie na nowo przejąć tymi słowami Jana Pawła II, pięknymi słowami. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Bo nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Nie da się nieść krzyża bez Chrystusa. Złoczyńcy są ukrzyżowani razem z Nim. I tak jak powiedziałem na początku, w pewnym sensie to los każdego z nas. Mamy swoje krzyże i gdy się z nimi konfrontujemy, gdy spotyka nas coś naprawdę bolesnego, to myślę sobie, że ludzie właśnie dzielą się na jednego albo na drugiego złoczyńcę. Że gdy przychodzi krzyż, to albo Bogu się urąga, albo Boga się wybiera. Bo to taka konfrontacja. Gdy przyjdzie na nas taki krzyż, a może teraz, siostro, bracie, taki krzyż przeżywasz, to módl się tymi słowami dobrego Łotra, pięknymi słowami. Jezu, wspomnij na mnie. Jezu, wspomnij na mnie w tym cierpieniu, w tych boleściach, w tym, co przeżywam. Rozciągnij nade mną swoje panowanie. Ulżyj mi w tym bólu. A Jezus odpowiada zawsze tak samo.
Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.